Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień. Dzisiaj spróbuję vlogować tu wyższą kamerą. Zobaczymy, czy to mi się uda, czy będzie ok. Nie wiem. Pomyślałam, że skoro mamy trochę lepszą jakość, mam nadzieję, że światło jest wystarczające, tego nie wiem. Ale spróbujemy przetestować ten podkład od Max Factor Healthy Skin Harmony. U mnie Light Ivory 40, najjaśniejszy. Formuła tego podkładu jest taka, że noszenie go powinno być lepsze dla skóry niż chodzenie w ogóle bez makijażu. Czy tak jest? Się okaże. To co? Testujemy. Zrobię teraz szybko go nałożę. Tak jak widzicie, oczy są zrobione, tylko brwi, jeszcze usta i podkład w odwrotnej kolejności. Szybciutko go nałożę i zobaczymy wieczorem, jak się będzie sprawował. Trzy pompeczki. Pompeczki są bardzo małe. To jest kolor najjaśniejszy, tak jak mówiłam. Ja postaram się później zrobić przebitki i zbliżenia. Ale czy mi się to uda? To ja pewna nie jestem. I on jest dla mnie zdecydowanie za ciemny. I oksyduje, więc niestety. To co słyszycie, to pralka. Do rozprowadzenia podkładu Beauty Blender chciałam powiedzieć kopeczkę z biedry namoczona wcześniej. Sprawdzę na filmie. Utrwalę go resztką mojego Mio, jeżeli znajdę pędzel. Kocham ten puder, naprawdę, absolutnie. Tam jest perfekto, a szczególnie przy za ciemnych podkładach, więc go trochę zneutralizujemy. Chyba trzeba będzie chyba trzeba będzie przyinwestować w drugie opakowanie i zamówić je na internetach, bo w drogeriach ja nie widziałam tego. Dobra, może by jakieś szybkie konturowanie, bo to trochę źle wygląda. Moment. Konturowanie oczywiście robi Kobo. Jeżeli tylko znajdę pędzel, nie znajdę, będę musiała robić takim, bo nie mam czasu.
Okej, gotowe, troszkę lepiej, ja już brwi, ale to już poza kawerą, dobra. Zrobię jeszcze brwi i już pędzę, bo jestem spóźniona, pa. Zrobię jeszcze takie mega szybkie i mega proste telefonem robione OOTD. OOTD, dokładnie to się tak nazywa. Tunika, ta wełniana miluśka, ciepluśka, słabo widać, brakuje światła, no niestety, kurczę, mamy taki czas. Leginsy, które udają jeansy. A może by tak troszeczkę rozjaśnić, coś to daje. Chyba nie bardzo. I do tego kurtałka. I będą wysokie buty, tak? Bo mam super sexy skarpetki w lisy. Więc buty muszą być oczywiście takie, wiecie. Dobra, teraz kończę, bo serio jestem spóźniona i masakra. Aha, ładna szminka. Mi się chyba podoba. Co do podkładu, tak na szybko, zbliżenia, całkiem ładnie wygląda. Pokażę jeszcze w dniu dziennym na dworzu, jak będę biegła do metra. W świetle dziennym podkład wygląda w ten sposób. Sami możecie zobaczyć pierwsze chwile w nim, w świetle takim w miarę. Okej. No, ocenicie sami. Ja jeszcze nie mam okazji. Jak zobaczę film, to będę mogła coś powiedzieć. Albo jak zajrzę do lusterka. Nie ma żartów, muszę się wrócić do domu po czapkę i kaptur. Czemu nie ostrzegliście, że jest tak zimno? Brr. To absolutnie nie było rozsądne posunięcie, wychodzenie w tak cienkich leginsach. Mówiłam, za dziecko byłam rozsądniejsza niż teraz. Ale Boże, jak ja zmarzłam. Jest koło południa, myślę, że chwilę, parę minut po. Ja się ogarnęłam z moimi sprawami i z zakupami do czwartku. Zaraz pójdziemy do kuchni zrobić mały hol zakupowy ze spożywki. Lidl był tym razem znowu grany. Podkład. W tej chwili miał próbę czapki. Oczywiście czapka była założona i tak jak widzicie, i próbę mrozu, ponieważ część podkładów, powiem wam szczerze, przy dosyć niskich temperaturach, a myślę, że z minus 5 jest na pewno, różnić się zachowują na twarzy. Tutaj chyba w miarę jest ok. Jeszcze nawet nie zauważyłam jakichś takich wielkich prześwitów, no ale do wieczora jeszcze kawał czasu i ciup ciup. Makijażu oczywiście nie poprawiałam i nie mam zamiaru poprawiać. No zobaczymy, jak się będzie sprawował. Na pewno wiem, że jest za ciemne. Sami zobaczcie. Myślę, że się odcina jednak twarz od dekoltu. Fakt faktem, ja mam dzisiaj ten dekolt taki, jakby to ująć, zabudowany. Ale jednak jest różnica i widzę, że to chyba nie jest kolor dla bledziochów takich jak ja. No dobra, to co? Sięgamy do kuchni i zrobić mały haul. Szybki haul zakupowy. Grahamki. Fakt faktem, grahamki są malina, ale ała, pokazuję, przepraszam was najmocniej. Bułki 6 ziaren bez drożdży. Bułki chińskie. Chleb żytni bez drożdży. Seler naciąwy. Powiem wam, że przez wiele lat go nie doceniałam, a w tej chwili uważam, że jest mega fajnym produktem i warto po niego sięgać, jest smaczne. Suszone pomidorki. Zaleję oliwą szczotkiem i zostawię na pewien czas. Szynka dojrzewająca, to już bardziej pod kątem Kuby, nie moim, ale
Niechaj będzie. Przyspieszamy. Śmietanka i papryczki. Ten inny, którego tak zachwalałam. Xylitol. Dżem z cukrem brązowym. Generalnie to jest tak z tym cukrem, że on czy brązowy, czy zwykły to jest zły, więc to jest tak okazjonalnie. Trzy rodzaje sera. Ser kozi panirowany do pieczenia, też bardziej Kuba niż ja. Ser pleśniowy, miękki. To już ja. I niebieski dojrzewający, pleśniowy. To też już mamy z głowy. Ojciec cię dzwoni, proszę. Halo? No, pewnie. Pasztet piór, bardzo fajny skład. Zobaczymy, czy ten pasztet w ogóle będzie jadalny. Co? Ojciec idzie. No to dobrze, już się pośpieszam się. Filet z indyka. Boczek wieprzowy. Sałata. Baterie i surówka, to już nie będę Wam pokazywała. Dobra, to czasem kończę, bo troszeczkę mi się śpieszy. Dzisiaj dzień na wariackich papierach. Do zobaczenia przy obiedzie. Okej, jesteśmy po raz kolejny. Po pierwsze, chciałam pokazać, jakie przyszły mi maski od moich friendów. Aha, do maseczek. Mam nadzieję, że się sprawdzą. Chciałam porobić trochę domowych maseczek i troszkę potrzymać je na twarzy, może to coś pomoże. Ale to nie dziś, nie jutro, nie pojutrze. Druga rzecz, dzisiaj zdobyczna, że tak powiem. Pamiętacie tę czarną sukienkę, co mówiłam, że jest skromniutka i przydałby się naszyjnik? Co powiecie o takim? Myślę, że jest ok, tylko boję się, że może troszeczkę zbyt tandetnie wyglądać. No nie wiem, zobaczymy. W weekend mamy wyjście i nie bardzo wiem, czy to będzie dobre do niej, czy nie. No nie wiem, pokażę się Wam i ocenicie. Warto podsumować dzisiejszy dzień. Czuję się przyjedzona. Czuję się, że zjadłam za dużo, że coś chyba nie idzie w tej mojej diecie tak jak trzeba. No oczywiście nie jem pszenicy dalej. Dalej jem małe porcje. Ale nie chodzę w ogóle głodna, a miałam takie sytuacje wcześniej, że ściskało mnie, chciało mi się jeść. Teraz jest tak. Cóż ja mogę powiedzieć? Absolutnie dziwnie jest, jeżeli chodzi o jedzonko. Kolację zobaczycie u mnie na Facebooku. Będzie to kanapka z tą bułką sześć ziaren i z pastą z bakłażana domowej roboty. Nie będę już teraz pokazywała, zapraszam na mojego fejsa tam, zobaczycie jak to wyglądało. Nie wygląda tak dobrze, jak dobrze smakuje. Tyle mogę powiedzieć. Bardzo, bardzo smakował mi ta przekąska w postaci selera naciowego i jogurtu z czosnkiem. No uwielbiam, powiem Wam, że z selerem jest tyle zabawy, że trzeba te nitki takie z niego poodrywać, więc trzeba go troszeczkę obrać, ale jak to zrobimy, to jest po prostu przepyszne warzywo na surowo. Absolutnie polecam, jeżeli nigdy nie próbowaliście, to spróbujcie. Jeżeli jedliście, to wiecie, że jest spoko. Cóż więcej ja mogę powiedzieć? Dzisiejszy dzień ogólnie uważam za udany. Troszkę rano było latania, więc parę kalorii też się spaliło. Dalsza część dnia była już nieco spokojniejsza. I tak ogólnie bardziej na luzie, po domowemu.
Chciałam powiedzieć, że luty i marzec może być bardzo ciężki, jeżeli chodzi o wlokowanie dla mnie. Będzie się troszeczkę w moim życiu działo dosyć dużo i nie wiem, czy starczy mi sił, ochoty i natchnienia na dokumentowanie swojego życia. Nie wiem, postaram się, ale mam nadzieję, że zrozumiecie i będziecie mieć pewną dozę wyrozumiałości. Ja postaram się, żeby chociaż raz na 3 dni jakiś film pojawiał się. To co, może szybkie zadanko z książeczki? The Book of You? Losowanko? Coś, co ci się w kimś podoba. Wybierz jedną bliską osobę, znajdź jedną rzecz, przez którą jest dla ciebie wyjątkowa. Jaka cecha charakteru, umiejętności lub pasji czyni ją kimś niepowtarzalnym? Opisz ją poniżej i dla lepszego efektu powiedz o niej tej osobie. Chyba najłatwiej będzie mi powiedzieć o moim Kubie. Ja sobie w nim absolutnie cenię poczucie humoru, które jest wysublimowane, że tak to ujmę. Bardzo charakterystyczne i bardzo nietypowe. Poza tym absolutnie jest niepowtarzalną jednostką, jeżeli chodzi o wiele rzeczy. No, chociażby o to, że jest tak bardzo zorientowany na cel. Kuba widzi cel i nic innego po bokach. To znaczy, też nie do końca. To się bardzo zmieniło, odkąd my jesteśmy razem. Już zaczyna dostrzegać, że może czasami warto zboczyć, iść drogą okrężną, aby dojść do punktu, ale jest bardzo zadaniowy i jest bardzo taki, wiecie, skupiony na tym, co chce osiągnąć. Ja nie. Dlatego bardzo akurat to cenię w Kubie. Bilansujemy się tutaj jak najbardziej. Kuba o tym wie, ja mu nieraz o tym mówiłam, że bardzo, bardzo, bardzo w nim to sobie cenię. Tymczasem ja kończę już dzisiejszy film. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak wasza dieta. Czy sobie radzicie, czy może macie potknięcia, jeżeli się potknęliście, to niczemu się nie przejmujcie, podnosimy się, otrzepujemy z kurzu i idziemy razem ramię w ramię. Będzie ok. Damy radę. Jutro mój dzień jest taki sobie średni i zobaczymy, jak to będzie z dietą, szczerze powiedziawszy. Myślę, że może być ciężko, ale cóż to wie, za mną nie trafi. Czasami w takich najcięższych momentach jest bardzo git. No dobra, słuchajcie, to ja mówię wam już dobranoc. Lecę zmyć resztki tego makijażu, który mi jeszcze został, ale jak widzicie, naprawdę absolutnie się świecę. No to co? Chyba to już ten moment, w którym ja muszę wam powiedzieć pa, pa. Do jutra.